Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić kilka spraw na temat karmy. Ponieważ wielokrotnie ludzie mnie pytają, jak to jest z tą karmą, jak to tak naprawdę jest. Czy karma jest, przechodzi od innych ludzi na nas, czy jak to po prostu funkcjonuje. Ja powiem jedno. Pierw podzielimy karmę na kilka części, a więc karma osobista, z którą się rodzimy. Z poprzednich żyć i z poprzednich 100 żyć jest karma po prostu osobista. To jest jedna rodzaj karmy. Drugi rodzaj karmy to jest karma, którą wynosimy z naszej rodziny. Jeżeli nasza rodzina jest dobra lub nasza rodzina jest toksyczna, bardzo zła, to jest też nasza karma. Jeżeli się rodzimy w kraju, teraz trzeci rodzaj karmy to jest karma naszego kraju. A więc czy rodzimy się w dobrym kraju, w którym wszystko jest w harmonii, wszystko jest przepiękne, wszystko jest jakby uregulowane. Lub możemy dzięki złej karmie urodzić się w kraju, który jest bardzo zły, jest pełen niepokojów społecznych, pełen wojen, pełen jakichś takich nieciekawych sytuacji. Wówczas to jest zła karma, jeżeli się rodzimy w takim kraju. Czwartym rodzajem karmy jest karma naszej Ziemi, naszej planety, karma po prostu naszej galaktyki. Jeżeli jest jakiś wielki kataklizm, huragan, jakieś trzęsienie Ziemi, czy jest jakieś wielkie tsunami, czy jest jakaś wielka epidemia w danym kraju. Wówczas to jest po prostu to jest związane ze złą karmą naszej galaktyki, prawda? Czy galaktyka ulega rozkładowi, czy jest jakaś katastrofa w galaktyce i galaktyka ulega unicestwieniu. Wówczas to jest karma kosmosu. Także, drodzy kochani, karma dzieli się na różne frakcje, prawda? Poczynając od osobistej, przechodząc na karmę rodzinną, karma naszego kraju, karma galaktyczna. To są po prostu różne rodzaje karmy. Oprócz tego powiem wam, drodzy kochani, iść przez podawanie rąk, przez, jeżeli podajemy ręce osobom znanym lub nieznanym, również jakby ta karma danych osób, innych osób przenika, jak przechodzi na nas. Jeżeli jesteś osobą pozytywną, to jeżeli witasz się z osobą negatywną, to część tej złej karmy, tej negatywnej osoby przejdzie na ciebie. Jeżeli nie jesteś osobą silną wystarczająco, nie możesz tej karmy przepalić, po prostu ta karma w tobie się akumuluje. Przez podawanie rąk, przez pocałunki, przez dotykanie stóp drugiej osoby, szczególnie przez dotyk stóp, ponieważ cała energia człowieka jest zawarta w stopach. Dlatego w Indiach właśnie myje się stopy wielkim mistrzom i tą wodą po prostu oblewa się, kładzie się na głowę, by się oczyścić po prostu. Bo cała energia mistrza jest zawarta właśnie w tej wodzie, którą się obmywa stopy. Dlatego Jezus Chrystus również miał obmywane stopy i przez swoich uczniów. Także dodam, że są po prostu różne typy karmy. I nie można jakby dotykać osób, gdzie by się chciało, ponieważ dotykanie osób jest związane z tym, że przejmujemy karmę od drugich osób. Dlatego w Chinach i w Japonii po prostu się składa ręce i się po prostu kłania głowę, skłania się, robi pokłon i wówczas jest jakby oddawanie takiego szacunku dla drugiej osoby. Ale nigdy w Chinach czy w cywilizacji japońskiej nie ma podawania rąk czy coś takiego. Na marginesie chciałem wam, drodzy kochani, skomentować, że nasza firma produkuje Aronit. Są to odpromienniki mineralne, które odpromieniowują, powodują, że się czujecie lepiej. Można je kupić na linku pod naszym YouTube'em, jak również te piękne podkładki do harmonizowania wody. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.